tak, jakoś ten fragment mnie nie przekonuje. Nie wychodzi mi. Żartujesz sobie, Mateo? Nie. Przecież wychodzi ci doskonale. Powaga, mnie tam się bardzo podoba, tak? To tylko twoje wymysły, więc chodź tutaj, coś ci powiem. A coś, jakiś sekret? Mów. Jakiś sekret. Zdrasz mi sekret. Nie, nie, nie! Co ty wyprawiasz, kelnereczko? Nie, zepsułaś mi fryzurę. Właśnie o to chodziło. Musisz odgonić te wszystkie myśli i zacząć myśleć o czymś innym. Teraz mogę myśleć tylko o tym, żeby znaleźć lustro i poprawić fryzurę. Jest okej? Dobra, znajdziemy ci lustro. Ktoś lustro, ma lustro? Lustro, a to wystarczy? Nie, zostaw to już. Ale wiesz, z czym mam teraz problem? Bo wiesz, dziewczynie, z którą się spotykam, nie podoba się taka fryzura. Aj, nie? Nie. To słuchaj, możesz przekazać swojej dziewczynie, tej pani Buff... Pani Buff? Że to moja wina. Ja cię potargałam, a jak będzie miała jakiś problem, niech przyjdzie i powie mi to w twarz. Dobrze, powiem jej, ale pewnie mnie nie posłucha, bo... Nie? Jest niestarna, roztargniona i ciągle się o coś spotyka. Ale ja właśnie o tym mówię, bo powinieneś być ze mną, a nie z nią, tak? Bo jestem inteligentna, mega zabawna i towarzyska... Słuchasz moich piosenek, dajesz mi całe mnóstwo porad i wsparcia, co? Ciągle myślisz o piosence, prawda? Tak. Mateo, wyluzuj, pójdzie ci niesamowicie. Ale zwykłe niesamowicie mi nie wystarczy. Muszę zaśpiewać super, mega, hiper, super, ekstra niesamowicie. Dobra, już. Rozumiesz? Jak chcesz, to spróbujemy jeszcze raz. Zaśpiewasz fragment, który ci nie wychodzi. I tyle. Okej. Teraz to ja muszę ci wyznać tajemnicę. Tak? Bo trochę się martwię, ale odrobinę. Tak, mam chyba lekką tremę, tak. Co? Czekaj. Wybacz, sorry, ale... Nie bardzo wiem, czy dobrze zrozumiałam? Mój król Paw powiedział, że... Że się martwi? Że się denerwuje, że się... Tego nie mówiłem. Nie, proszę, muszę to jakoś nagrać. Mógłbyś mi to powtórzyć? To nie. Raz, nie, nie, tylko nie uciekaj do szatni, okej? Bo chcę ci za coś podziękować. Za co? Że jesteśmy razem. Że jesteś teraz ze mną. To dla mnie bardzo ważne. I szkoda, że nie zaśpiewasz na openie, bo naprawdę chciałbym cię posłuchać. Doskonale wiesz, że ja też lubię śpiewać, ale nie zależy mi na nagrodzie, tak jak tobie albo Simonowi. Mnie zależy teraz na tym, żeby przejść do finału RodaFest. Moglibyśmy znowu jeździć na wrotkach w Meksyku, tak, to moje marzenie. Ekstra. Wróćmy do kanału. Ale nie wpadnij znowu na mnie. Nie, szukałem cię. Hej, wiesz... Co się stało? Okej, chcę zmienić tonację mojej piosenki. Możesz jej posłuchać i powiedzieć, co myślisz, co? Teraz? W porządku. Możesz pomóc najpierw jemu. Nie ma problemu. Jeśli jesteście zajęci, to nie jest, nie śpiesz mi się. Tak. Nie, wszystko gra. Nie ma problemu. Moja piosenka jest prawie gotowa, więc pomóż Simonowi. Potrzebuję cię. Na pewno? Na 100%. Idź, nie ma sprawy. Dobra. Okej. Widzimy się później. Tak, chodźmy. Dzięki, Mateo. Spoko.